zaletą kotła Hybrid jest to, że ma możliwość konfiguracji zbiornika, tak? Zbiornik mamy uniwersalny, czyli przekładamy sobie, albo mamy z jednej strony wyjście, czyli tak jak w tym wypadku jest prawy zbiornik, lub odwracamy, czyli przekładamy sobie jedną z drugą część i automatycznie mamy z drugiej strony. Jak mamy z drugiej strony, automatycznie staje się zbiornikiem z lewej strony kotła, ale drzwiczki mamy na prawo. Co wtedy zrobić? Drzwiczki również są uniwersalne, mają wyjścia, więc możemy zamienić sobie drzwiczki i wtedy wszystko będzie nam się otwierało na naszą lewą stronę tutaj. Oprócz tego, że mamy możliwość z lewej lub z prawej strony jednego kotła ustawienia, ponieważ na przykład zamówimy sobie kocioł, że chcemy z prawej strony, ale wkładając go do kotłowni, nagle widzimy, że mamy miejsca więcej z lewej strony, dlatego ta uniwersalność przekładania drzwiczek, jak również tutaj otworów w zbiorniku, jest bardzo, bardzo na plus. Również wielkim plusem jest, oprócz tego, że możemy lewą bądź prawą stronę sobie wybrać zbiornika, możemy go w różnych konfiguracjach ustawiać, tak? Zbiornik nie tylko musi być z boku kotła, on może być naprzeciwko, czyli mamy wąską kotłownię, a długą, wtedy kocioł ustawiamy sobie tutaj, zbiornik ustawiamy, powiedzmy, przed. Tą rurę wtedy mamy możliwość wydłużyć, wydłużamy rurę, żeby tutaj był odstęp między zbiornikiem a kotłem, abyśmy mogli go wygodnie obsłużyć. I również w tej konfiguracji ten kocioł może sobie być. Tutaj mamy akurat kocioł o mocy 12 kW, więc jest kompaktowym kotłem, a dokładnie, żeby Państwo sobie mogli na przykład zobaczyć, jak to w Waszej kotłowni by wyglądało. Taki kocioł komplet ze zbiornikiem, z jakimiś tam jeszcze przerwami między kotłem a zbiornikiem, plus do tego części wystające, daje nam 120 cm całkowitej szerokości. Sam kocioł 12 kW, powtórzę, ma wysokości w granicach 113 cm, plus do tego dochodzi sterownik. Jeśli chodzi o zbiornik, standardowy zbiornik przy tym kotle, ma wysokość 125 cm. Jednak musimy pamiętać przede wszystkim o tym, jak już sobie mierzymy naszą kotłownię, aby zmierzyć też drogę, która prowadzi z zewnątrz, czyli z naszego miejsca, gdzie ten kocioł przyjedzie do nas, do kotłowni. Musimy sobie obrać taką trasę, przez którą nam ten zestaw przejdzie. Potrzebujemy najwięcej 61 cm, tak? Czyli tyle musimy mieć w każdym miejscu, gdzie będziemy się przemieszczać z kotłem, ze zbiornikiem, tyle miejsca potrzebujemy. Minimum 61 cm przy takim kotle 12-kilowatowym. Ale, jak zawsze jest pewne ale. Tym ale jest to, że możemy zamówić zbiornik węższy i wtedy ogranicza nas szerokość naszego kotła. Kocioł szerokości sam w sobie jest 59-58 cm, tak, aby zmieścił nam się przez nasze przejście, więc możemy sobie zamówić zbiornik, który będzie również leciutko zwężony po to, aby nie ograniczało nas to, że nie wejdzie nam zestaw ze względu na to, że zbiornik nam się nie zmieści. Więc tutaj również mamy takie możliwość. Głębokość takiego zestawu samego kotła to jest w granicach z drzwiczkami 80 cm. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że tutaj mamy jeszcze zamontowany z przodu palnik. Razem z palnikiem cały zestaw z kotłem ma około 104-105 cm. I wtedy potrzebujemy tyle miejsca, aby nam się zmieścił kocioł, zmieściło nam się przyłącze, jak również abyśmy mogli obsłużyć ten kocioł, tak? Czyli potrzebujemy jeszcze dodatkowo jakieś od kotła, nie od palnika, tylko od kotła jakieś 60 cm. Potrzebujemy jeszcze przerwy, to jest takie minimum. Będzie więcej, będzie wygodniej w obsłudze, tak? Natomiast to jest takie minimum, jakie potrzebujemy akurat przy kotle 12 kW. Również tak jak wcześniej wspominałem, mamy konfigurację z prawej bądź z lewej strony, możemy ten zbiornik sobie obrócić, tak? Czyli mamy jakąś wnękę, w której mamy możliwość zamontowania kotła, montujemy go sobie tam, natomiast sam zbiornik możemy, tak jak powiedziałem, przestawiać go w różne miejsca. W tym wypadku akurat ustawiłem go tak, że nie stoi bezpośrednio przy samym kotle, jest przekręcony o 90 stopni. I tak samo możemy to zrobić w drugą stronę, tak? Czyli może być z prawej strony przekręcony, jak również z lewej strony. Tak jak powiedziałem, może wszystko być jak taki pociąg
jedno za drugim, czyli może być kocioł, przerwa, zbiornik, to jest do wąskich kotłowni, ale długich. Jak również zdarzało się, że widziałem takiej konfiguracji ten kocioł, że zbiornik mieliśmy przestawiony z tyłu kotła. Wtedy rura podająca idzie tutaj z boku, zbiornik jest za kotłem, a tutaj nasz wylot kominowy, wszystko było wyciągnięte w prawą stronę, czyli w bok. Więc również jest taka możliwość konfiguracji takiego kotła, co jest jego kolejnym plusem. Zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Lajkujcie, subskrybujcie, a będzie Wam dane obejrzeć kolejny odcinek.